Dobry wieczór, Kasper z Wrocławia. Czy mnie słychać? Tak. Ja mam jedno pytanko do pana Tomasza Terlikowskiego odnośnie działalności księdza Michała Woźnickiego z Poznania. Czy pan uważa, że to jest ksiądz, który tworzy coś w rodzaju sekty wokół siebie? Dziękuję i pozdrawiam. Jak słuchałem tego pytania, to w uszach mam dokładnie ten sam scenariusz, który miał miejsce bodaj 2 lata temu, kiedy w Radiu Maryja był arcybiskup Gądecki i dzwoni jakiś słuchacz i pyta o księdza Michała. I ksiądz arcybiskup Gądecki mówi, że trzeba tam, no sprawa w Rzymie jest, trzeba to jakoś wreszcie zakończyć. Prawdopodobnie pan Terlikowski wie, że w tej sprawie zadzwoni telefon, który wywoła temat. W związku z czym musi mieć na ten temat coś do powiedzenia. I być może po to jest wołany. Więc gdyby tak było, no to mam kolejny w jakiś sposób taki portrecik do postaci. Nie dość, że taki big boy, duży chłopiec, to jeszcze się bawi w takie zabawki, że jako męża, jako ojca, ktoś mu tam mówi, słuchaj, Tomek, zadzwoni taki telefon. No i tam odpowiesz. To jest przede wszystkim ksiądz, który ma potężne problemy psychiczne, który ma całkowity zakaz sprawowania funkcji kościelnych, jest wyrzucony ze zgromadzenia, do którego należał i chyba już w tej chwili ma nawet orzeczony zakaz sprawowania funkcji kapłańskich. Natomiast cały model jego działania jest modelem tworzenia sekty i powiem, nie jest to jedyny taki przykład. Ten jest stosunkowo najmniej niebezpieczny, ponieważ mówiąc zupełnie brutalnie, dość łatwo zaobserwować, że jest to osoba mało zrównoważona psychicznie i emocjonalnie. Mam wrażenie, że pan Terlikowski to redaktorem to jest chyba tylko z nazwy, bo tak naprawdę to on spełnia rolę jakiegoś takiego oficera na odcinku religijnym, który ma wypowiadać pewne słowa, które dla innych stanowi usprawiedliwienie do... Inaczej, dla tych, którzy mają jakiś obowiązek działać, daje pewność, że on stanowi tą osłonę medialną. Ciemnemu ludowi po prostu będzie wrzucał, jak mają o sprawie myśleć. Więc istotne jest, że z tego przesłania pana Terlikowskiego jest, że wierni z Wronieckiej macie się strzec bycia w sekcie i macie z tej sekty odejść. Taki wniosek powinniście według mnie przyjąć. Pytanie jest, dlaczego jechaliście ze mną samochodem, a teraz idziecie w lesie. Pan Terlikowski po prostu aż jest zadziwiający, jak się na niego tak patrzy tam w tych okularkach, takiego intelektualistę, że jakieś życie duchowe prowadzi, a to jest taki po prostu taki, no nie chcę nazwać tego, no ale taki mięśniak po prostu, no mięśniak pyzaty, taki spowolniały, ale mięśniak, on myśli na sposób jak myślą protestanci, tak można powiedzieć. Pan Terlikowski jak najbardziej, czy sobie z tego zdaje sprawę, czy nie, ale jest ofiarą posoborowia, jest okłamanym przez posoborowią religię, której się kłania, z której żyje, której, na której stoi takiej awangardzie, żeby właśnie tam z redaktorami sportowymi czynić taki nowy model religii, nie wiem, młodzież by powiedziała jakiś kul czy lajt. Takimi osobami jak pan Tomasz nie mogę powiedzieć, że się brzydzę, ale bardziej mi jest żal. No żal, bo ma żonę i ma synów, a wychodzi, że chłopak jest taki po prostu, no tak jak wygląda, tak bym powiedział.